Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wczoraj, czyli 12 kwietnia 2023, rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w szachach i przedstawię partię, która przyciągnęła uwagę pewnie wielu kibiców, mianowicie Paweł Teclaw kontra Iwo Karolczuk. Panowie rozegrali bardzo ciekawą partię, ale zaskakujące jest to, że Paweł zagrał bardzo dziwne ruchy na samym początku, co bardzo przykuwa uwagę. Oczywiście nie wiem, co było jego zamiarem. Na pewno zejście z teorii debiutu. Tutaj troszkę się oczywiście śmieję w cudzysłowie, ale Paweł może poczuł się na tyle pewnie, że stwierdził, co nie zagram, to i tak ogram przeciwnika. To jest bardzo ryzykowne podejście, dlatego że Karolczuk Iwo jest również silnym graczem młodego pokolenia. I partia przebiegała następująco, już pokazuje. Otóż Paweł rozpoczął ruchem H3. Moi drodzy, Mistrzostwa Polski, poważna impreza, poważne nagrody, wielki turniej w kraju, a Paweł zagrywa posunięcie H3. Oczywiście nie jest to jeszcze na tyle poważny błąd, żeby partię przegrać, ale jest to bardzo ryzykowne podejście. Jeżeli Paweł by zagrał H3 z arcymistrzem pokroju 2600, to nie wiem, czy by się odważył na taki ruch. Chociaż znając Pawła, pewnie tak. Pozdrawiam serdecznie oczywiście. No i cóż, tutaj Iwo zagrał E5, czyli podchodzi do tematu bardzo normalnie. I co ciekawe, Paweł Teclaw znowu zagrywa dziwnie. C3. Moi drodzy, no, wyprowadzenie tych pionków na samym początku, no, nie jest najlepszą drogą. Aczkolwiek, tak jak mówię, ta pewność siebie zapewne i ta siła gry, którą reprezentuje Paweł Teclaw, jest na tyle duża, że no, po prostu pozwolił sobie na takie showmanowskie zagranie. Ciężko mi to ocenić. Mam nadzieję, że wy też napiszecie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ale zobaczmy, co się działo dalej. Tutaj partia mogła się zakończyć bardzo źle dla Pawła. Zaraz pokażę dlaczego. Otóż skoczek F6, posunięcie D4, czyli do centrum. Już tutaj Paweł zaczyna grać, no, powiedzmy, normalnie, w cudzysłowie, czyli stara się do centrum uderzyć. Tutaj Iwo skoczek na C6, bardzo normalne, dobre ruchy, dobre podejście. Goniec G5, czyli próba zdjęcia tego skoczka, bo już widzimy, że białe chcą ustawić takiego trochę Londona, taką trochę strukturę nie do przebicia. Otóż H6 szybkie, tutaj nastąpiła wymiana, to jest dobra pozycja czarnych, bardzo dobra. Posunięcie E3, goniec E7, no cóż, i skoczek zagrywa na F6 z prowokacją do E4. Nie trzeba grać E4 absolutnie. Tutaj czarne robią bardzo dobre ruchy, czyli roszada, goniec na C4. Wygląda dziwnie, ale ten goniec tutaj oczywiście też strzela w F7, chociaż to nie jest teraz jakieś groźne absolutnie. I bardzo dobry ruch Iwa. Iwo tutaj naprawdę popisuje się dobrym posunięciem, też z dużym zrozumieniem. Mianowicie hetman G6. Zwróćmy uwagę, że tego hetmana ciężko przepędzić. Jedyne co to jakiś tam goniec D3, ale trzeba uważać na widły. Więc tego hetmana tak naprawdę nie ma jak ugryźć, a hetman celuje sobie w bardzo fajne pole G2. I tutaj zmusił Pawła do takiego posunięcia jak G3. I zwróćcie uwagę, jaka to jest dziwna i zła pozycja białych. Nie da się tego ukryć. Dlatego, że te pionki wyszły. Król za bardzo nie wiadomo, czy ma iść w krótką roszadę. Goniec nie stoi na G2 standardowo, tak zabezpieczając króla, i po prostu są słabości u białych. No, to są pionki, które są słabe, powiedzmy. No, czy w takim sensie, że one wyszły i nie robią nic tutaj konkretnego. Czarne mają swoją fajną grę. Ale zwróćmy uwagę, co by było, jakby nastąpiła roszada. Otóż po tym ruchu tutaj, no, czarne mogłyby się popisać pięknym posunięciem, mianowicie D4, przepraszam, D5. Jeżeli nastąpiłoby bicie, to goniec na H3. Standardowe uderzenie. I chodzi o to, że jak skoczek zagra na E1 z obroną, tu się oczywiście bronimy, mata nie ma, ale jest wieża AD8 i ta pozycja jest po prostu kapitalna czarnymi. Uważam, że czarne mają tutaj bardzo, bardzo dobrą grę. Można grać z planem król H8, F5, F4. Bardzo proste ruchy do wykonywania. Nawet takie bicie na C6 w ogóle nie jest groźne dla czarnych. BC i C5 można podważać. Tutaj czarne mają po prostu kapitalną grę. Miałyby oczywiście, bo tak nie było. W partii poszło jednak G3, na co Iwo zagrał D6. Bardzo dobrze, no bo wzmacniamy i otwieramy gońca. Prosta rzecz. I skoczek z B na D2.
I teraz czarne zagrały ed4. No i właśnie tutaj może Iwo się pośpieszył, chociaż to nie jest absolutnie błąd jakiś wielki. To jest kwestia tylko, jaki plan wybrać sobie w tej sytuacji. Ja myślę, że Iwo analizował tę partię i trochę tutaj bije się w pierś, że mógł zagrać po prostu prostsze ruchy. Mianowicie król h8 wydaje się dobrym ruchem. Zobaczcie, że często ten król zmierza do rogu, ale to jest teraz uzasadnione, dlatego że chcemy zagrać f5. I przykładowo król f1, co się wydaje dziwne, ale król może zrobić roszadę na ratę. Oczywiście może zagrać tu inaczej, hetman e2 i tak dalej, no ale załóżmy, po król f1 można grać po prostu f5 i czarne mają również bardzo proste ruchy do wykonywania z kapitalną grą, z parą gońców, wszystko się trzyma, grać tylko takie partie. No cóż, ale to było ryzyko Pawła. W tym momencie nastąpiło bicie, tutaj poszło bicie cd i skoczek b4. Powiem szczerze, ten ruch mi się nie podoba. Choć silnik mówi tutaj cały czas, że czarnymi jest bardzo przyjemna pozycja, ale to silnik jedno, a człowiek drugie. Ten ruch gra na prostą łapkę, zagranie tutaj, a jeżeli jakaś wieża c1, to pewnie skoczek d3, wymiana tego gońca i też byłoby świetnie, ale jest król f1 i tak jak mówiłem, ten król zmierza na g2 z taką roszadą na raty i skoczek na c2 już po prostu nie działa. Nastąpiło c5, król g2, d5, to są wszystko dobre posunięcia czarnych, bardzo dobrze gra Iwo, oprócz tego skoczka, ale to już mówię, kwestia planów, jakie on sobie wybiera, i c4, blokada. I teraz Paweł Teclaw zagrywa posunięcie e4. Długo nie myślę nad tym ruchem, muszę się przyznać, że bardzo odważne posunięcie, ale nie najlepsze. No tutaj przede wszystkim można by było sprowokować i grać goniec f6, czyli sprowokować do e5. Wybicie każde jest też fajne tutaj, ale to widzicie, to trzeba dobrze policzyć. Ten skoczek z d5 fajnie też atakuje na f4. Jednakże Iwo zbił i uważam, że to jest takie ludzkie dobre podejście. Skoczek na e5, no tutaj komp daje wykrzyknik, ale to jest cały czas pozycja czarnymi przyjemniejsza. Hetman zagrał na b6, skoczek wybił, trochę ten hetman tańczy niestety, ale na razie nie można go złapać i skoczek zagrywa na e3. Można powiedzieć, że tutaj pozycja białych się nieco poprawiła, ale nadal czarne krzywdy nie mają. Mianowicie, skoczek zagrał teraz na c6, goniec na c4, no i hetman d6. No i to już jest niestety błąd, który przeważa na stronę białych, dlatego że hetman zagrywa na h5. Zobaczcie, jakie jest mocne uderzenie w pionka f7 i robią się ogromne problemy. Po tym ruchu można było mimo wszystko zagrać hetmanem na f6 i bronić na f7. Ja wiem, że taki ruch bardzo ciężko wykonać, dlatego że narzuca się skoczek d5 i tutaj są bardzo nieprzyjemne ataki, ale po zagraniu hetmanem i po wybiciu na f7 hetman by wybił, bo tutaj hetman oczywiście chcieliśmy czarnymi wymieniać, żeby uprościć grę. I nawet po takim ruchu jak skoczek g6, no to trzeba bardzo daleko policzyć. Są widełki, ale jest hetman b4 i okazuje się, że nie można zbić wieży, bo jest bicie gońca i ten skoczek stąd nie ucieka. Ale jak na przykład po ruchu b3, czyli bronimy gońca tutaj, wieża mogłaby zagrać na e8. I wszystko tutaj u czarnych, że tak powiem, działa. Nie ma jakiejś krzywdy. Jedynie czego można byłoby się na przykład obawiać po Pawle, to bicie na f7, a po biciu jest skoczek e5 i król e7. Ale ta pozycja się po prostu trzyma i tutaj czarne nie mają żadnej krzywdy, mają figurę więcej. Oczywiście mogą się zadziać jeszcze cuda. Ciekawy jestem, czy Paweł by poszedł na takie ryzykowne warianty, ale myślę, że by się zastanowił na pewno dwa razy. Moi drodzy, w partii jednak nastąpiło goniec e6 i co wydaje się ruchem bardzo naturalnym, niestety jest bardzo poważnym błędem. Tutaj niestety Iwo się gubi w pozycji, czasu się robi coraz mniej. No i Paweł to wykorzystuje bezwzględnie, grając skoczkiem na f5. I jest bardzo nieprzyjemny atak. I teraz no, najlepsze zagranie, jakie zrobił Iwo, no to jest bicie na f5. Niestety najlepsze, ale też złe. Dlatego, że skoczek zbija na f7. To jest wtrącenie bardzo, bardzo nieprzyjemne. Tutaj nastąpiło bicie, a jeżeli na przykład hetman by zagrał na g6, co mogłoby się wydawać złym ruchem, dlatego, że jest skoczek e5, jest szach i zdobywamy hetmana, ale uwaga, po zagraniu królem i po wymianie hetmanów, takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę i po powrocie, po wieży AD8, ja nie wiem, czy białe miałyby taką bardzo prostą grę, żeby to wygrać. Dlatego, że tu jest na F3 słabość, na F2 słabość i figury czarnych może miałyby szansę tutaj zrobić jakąś krzywdę. Wydaje mi się, że to jest nadal wygrana białymi, ale
jest bardzo niestandardowa pozycja. Mogłaby być oczywiście. No i cóż, szkoda, że tak się nie potoczyło, bo Iwo potrafi grać fajnie figurami. No cóż, poszło inaczej. Mianowicie w tej sytuacji Iwo zbił wieżą. Tutaj hetman odbił. No i niestety po król H8 jest hetman F5. Jakość więcej po stronie białych. Hetman zbił na D4. Na co jest odpowiedź hetman D5? Prosta rzecz. Chcemy wymienić hetmany. No i tutaj już Iwo zbija pionka. Wieża AB1. Hetman C3. I hetman zbija pionkę na E4. I już tutaj, że tak powiem, białe są bardzo, bardzo bezpieczne. Nic królowi nie grozi. Wieża zagrywa na F8. Goniec D3. Zobaczcie, grozi piękny mat. Prosty. Nastąpiło G6. Na co hetman zbił na G6? Wieża jeszcze rozpaczliwie zbiła na F2. Król odbił, hetman dał szacha i król F1, po czym nie ma żadnego szacha już w tym momencie i Iwo poddał partię. Zwróćmy uwagę, że wieża z H1 w partii się w ogóle nie poruszyła. No a to, co Paweł zrobił, to no, ciężko powiedzieć, no to jest oczywiście jego wola i, że tak powiem, jego decyzja. Ciekawy jestem, czy powtórzy takie akcje w kolejnych partiach. No cóż, będziemy śledzić tego zawodnika. Przypomnę, tak, to jest ten zawodnik, Paweł, to jest ten zawodnik, który spadł z krzesła w internecie, aż o tym huczało, ale to jest sympatyczny gość, ja go bardzo pozdrawiam, oczywiście Iwa również, życzę panom powodzenia, dziękuję za uwagę, no i pozdrawiam, cześć.